Tęskniliśmy za sobą i dziś każda chwila jest radością. To jest największa wartość. Bardzo tęskniliśmy za takimi spotkaniami. Ogromnie się cieszę, że możemy tutaj dzisiaj być razem. Choć stworzyć taką namiastkę normalności i tego, że możemy się spotkać, możemy ze sobą rozmawiać. Żeby takich inicjatyw było jak najwięcej. To jest piękne miejsce, naprawdę. Piękne miejsce w centrum miasta, ono powinno żyć. Żyć jak najczęściej, jak najwięcej. W tym roku dopiero te warunki pozwoliły nam zorganizować tak zwane, ja to nazywam, mini lubelskie dni seniora, czyli lubelskie dni seniora pod chmurką. Pierwszy dzień to był wtorek. Zorganizowaliśmy bardzo atrakcyjne 4 wycieczki. Sam nawet brałem udział w spotkaniach z tymi seniorami, pytając, jak oni to odbierają, czy są z tego zadowoleni i czy ta formuła mi odpowiada. Oczywiście byli bardzo zadowoleni. Cały spacer mi się podobał, najbardziej może te ciekawostki, jako że żyję w Lublinie 73 lata i wielu takich punktów nie znałem, nie widziałem, nie zauważałem. To źródło wiecznej młodości to jest właśnie w aktywności. Kolejny dzień to było sport to zdrowie dla seniorów aktywnych. To było począwszy od gimnastyki porannej, gra w siatkówkę i oczywiście takie kondycyjne chodzenie z kijkami, co seniorzy bardzo lubią. Te zajęcia odbywały się na wolnym powietrzu, na Orlikach, na ulicy Lwowskiej, na Radzyńskiej i w bardzo lubianych przestrzeniach publicznych, czyli w Parku Ludowym i w Parku Saskim. I te dni zostały spięte tym dzisiejszym wydarzeniem, koncertem, bo seniorzy również lubią też bawić się, tańczyć. Oj, będzie się działo. Przede wszystkim śpiewające fortepiany. A któż z nas nie uwielbia Janusza Tylmana i Czesława Majewskiego? Ale to na koniec, to na deser. Natomiast wcześniej nasza ukochana Krysia Szydłowska, która jak wiadomo łodzianka z pochodzenia, ale lublinianka z zamiłowania i z miłości wielkiej do naszego miasta. Teraz mam okazję powitać moją kochaną lubelską publiczność i wszystkich ludzi ucałować mocno i zaśpiewać, nareszcie zaśpiewać. Cieszę się. Tak lecisz, nabrał barw, cały świat zmienił się. W tej chwili jesteśmy przeszczęśliwe, że nareszcie jest trochę muzyki i dla naszej grupy wiekowej. Na koncert jest dobry czas, pod chmurką, w muszli Ogrodu Saskiego. Frekwencja zapewne będzie duża, bo wejściówki się w ciągu kilku dni rozeszły. I z uwagi na to, że seniorzy, ci, którzy nie uzyskali tych wejściówek, bardzo byli zainteresowani, żeby jeszcze się spotkać też w formule koncertowej, zorganizowaliśmy kolejny koncert już w sobotę. Łukasza Jejmioły również z taką formułą dla seniorów. Oczywiście też bardzo serdecznie zapraszam seniorów do tego, żeby odwiedzali naszą stronę miejską w zakładce Mieszkańcy Seniorzy. Mamy w planach, żeby w miesiącu lipcu i sierpniu również zorganizować dla seniorów, którzy pozostaną w mieście, wycieczki takie dedykowane dla seniorów oraz zajęcia takie ruchowe. Myślę, że to się utrzyma. Tu już mam od razu apel do samych seniorów, żeby się szczepili. To szybciej z tej sytuacji trudnej wyjdziemy i będziemy żyć normalnie i spotykać się. I wtedy może będziemy organizowali chociażby potańcówki, które bardzo seniorzy lubią i o które się dopytują. A dziś po prostu cieszmy się sobą, cieszmy się, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy zdrowi. Niech na chwilę, chociaż w zapomnienie pójdą te trudne czasy, te trudne chwile. Życzę Państwu dużo zdrowia, dużo dobrej zabawy w tych najbliższych dniach, ale przede wszystkim zdrowia Wam, Waszym najbliższym. Dbajcie o siebie, kochani. Witam Państwa serdecznie w imieniu Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, który na zlecenie miasta organizuje dla Was te wycieczki. Nazywam się Jerzy Frąk, jestem licencjonowanym przewodnikiem po Lublinie i dzisiaj będziemy szli szlakiem lubelskich wodociągów. Bo jak Państwo wiecie, to co nam oprócz tlenu jest najbardziej niezbędne do życia, to jest woda. Bo bez jedzenia można wytrzymać na pewno 30 dni. Bez wody po 3-4 dniach niestety idziemy na sąd ostateczny, jak to się mówi.
Ale tak na początek taką zagadkę i ciekawostkę. W czasie, gdy zwiedzałem wodociągi lubelskie tam przy Alejach Piłsudskiego, stację pomp centralna to się nazywa, to pan powiedział, zakładając, że w dniu państwa urodzin pada deszcz, prawda? Porządny deszcz, woda wsiąka, przechodzi przez wszystkie warstwy ziemi, dociera do warstw wodociągowych, tych wodonośnych, z których miasto czerpie wodę. Na marginesie ponoć mamy jej tyle, że przez najbliższy okres nie grozi nam brak wody, Bogu dzięki. I powiedzcie państwo, po jakim okresie czasu będziecie mogli się napić tej wody? Są jeszcze inne propozycje? Dobrze, prawdopodobnie 55 lat. Dlaczego? Lublin leży na kredzie, na wapieniu, prawda? Zanim się woda przesączy przez wapień, chociaż on jest bardzo podatny na wodę i łatwo namaka, to jednak minie tych lat, bo wystarczy nam tutaj ze 2 metry w głąb wykopać, już mamy opokę. Miałem koleżankę w laboratorium, mówię, zrobimy analizę wody, zobaczymy, czym nas pojął. Okazało się, mówi, masz wodę mineralną w kranach, tylko wapienia trochę dużo. Teraz już nie chlorują, tylko ozonują wodę. A dlaczego ozonują? Czyli natleniają, prawda? Dlaczego? Tak, w wodzie żyją bakterie, tak zwane beztlenowce. Czyli bez tlenu im najlepiej. My umieramy, a one mają się dobrze. Także przejdziemy teraz do pierwszego punktu, o którym państwu opowiem. I oczywiście bardzo ważny na mapie wodociągów. Czego tu przyszliśmy? Otóż Lublin miał bardzo wcześnie wodociągi. Prawdopodobnie już w latach 30. XV wieku. Świadczą o tym dokumenty pochodzące z 1438 roku, które mówią, że między klasztorem Brygidek a Radą Miasta był spór o to, że miasto nie płaci za dzierżawę gruntów zwanych rurami. Same rury były drewniane. Jak chcecie państwo zobaczyć, to takie rury, które były odkryte w 1959 roku pierwszy raz, tu na wprost ratusza, tam gdzie Polonia była, restauracja w czasie prac jakiś, były drewniane. I są one w Muzeum Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej, a także w wodociągach na Piłsudskiego. Więc w 1506 roku zaczynają budowę wodociągów. Wodę ciągnął ze stawu na Wrotkowie, tymi rurami, aż tu do Dolnej Panny Marii na dole. Tam zrobiono tak zwany rurmus, czyli stację pomp, prymitywne pompy. Pionowymi rurami tłoczono je do wieży wodnej. I ta wieża wodna, którą tu widzimy, pochodzi z 1506 roku. Dlatego tu przyszliśmy. To było wtedy najwyższe miejsce w mieście. Tam znajdował się zbiornik, taka stągiew żelazna bądź drewniana, trudno powiedzieć. Na dole też był zbiornik. Prymitywne pompy tłoczyły prawdopodobnie miedzianymi rurami na górę i stąd już pod własnym ciężarem, tak jak teraz, za pomocą grawitacji woda płynęła do miasta. Ten wodociąg pierwszy liczył około 3,5 km, nie licząc odgałęzień, bo do browarów, do łaźni, do bogatszych domów te odgałęzienia były. Ale te pompy trzeba było czymś napędzać, prawda? To musiało być wydajne. Więc wykopano około 4-kilometrową taką przekopę od rzeki Bystrzycy tutaj, która wracała potem. Na Bystrzycy zrobiono tamę i to było napędzane kołami wodnymi. Najlepsza darmowa siła napędowa. Normalnym było, że kiedyś jak się wracało wieczorem do domu, to się krzyczało, idzie się nie wylewać nocników, bo ktoś zrobił i przez okno, na ulicę. Ktoś musiał to sprzątać, więc było brudno.
Dopiero w XIX wieku tak naprawdę zaczęto budować pierwsze prymitywne kanalizacje, czyli były to takie kamienne koryta wyłożone dębowymi deskami i przykryte deskami. Tędy ścieki były odprowadzane do Czechówki i Bystrzycy. No ale jednak wody brakowało. Wieże wybudowano w tym miejscu. Wtedy układ urbanistyczny był inny i na wprost wieży była uliczka, która już dzisiaj nie istnieje. Nazywała się ulicą Pijarską, dlatego, że te dwa budynki, które tutaj widzimy, to tutaj przybyli pijarzy. Mieli oni budować klasztor i prowadzić szkołę dla ubogich młodzieży, można powiedzieć. Nie spodobało się to jezuitom, którzy prowadzili szkoły, no bo wiadomo, jak to będą uczyć za darmo, a tam biorą kasę, to im się biznes posypie. Wieża ciśnień została wybudowana w stylu neogotyckim, wyglądała tak. Tutaj dotrwała ona do czasów II wojny światowej. Po II wojnie światowej, w czasie zdobywania przez Rosjan Lublina, została uszkodzona, bo tam siedział jakiś Niemiec i kierował ogniem. Więc została uszkodzona, odstrzelili go i po wojnie została wyburzona, bo nie była potrzebna. Wodociągi liczyły, żebyście Państwo mieli ile, jaka długość była wodociągów, to było 7 wiorst i 457 sążni. Czyli 8 km 426 metrów. Wieża ciśnień miała na górze zbiornik stalowy, w której mieściło się 150 metrów sześciennych wody, czyli 150 wiader. I to było wystarczające na miasto. I stąd już za pomocą grawitacji płynęła. Ja między innymi, jeżdżąc po Polsce, bo jeżdżę też jako pilot, to zawsze staram się znaleźć pokrywy od wodociągów. I zobaczcie, mamy przynajmniej dwa czy trzy rodzaje pokryw wodociągowych w Lublinie. Mamy herb Lublina, wodociągi, kanalizacja. Pokryw nie zbieramy, tylko zdjęcia. Skąd się to wzięło i dlaczego? Tutaj, jak był remont ostatni placu, okazało się, że tu była studnia. Zastanawiano się, czy ją nie zachować, czy coś, ale po prostu stan jej był bardzo kiepski, obsypywała się, więc rozsądniej było zasypać, ale żeby miejsce tej studni po prostu jakoś upamiętnić, postawiono takie urządzenie. Tu oczywiście była woda jakiś czas, ale nie ma, można się jej napić. Zresztą zawsze podziwiam reakcję nieraz ludzi z Polski, jak piją i okazuje się, że dobra woda. Gdy mury miejskie się przesunęły dalej, tu był plac targowy. A jak był plac targowy, potrzebna była woda. Trzeba konie napoić, bydło, które się przygoniło. Więc już nie na rynku, tylko tu, bo był większy i poza murami. I dlaczego tu przyszliśmy? Widać Wielki Staw Królewski, prawda? I pod kościołem tu, pierwszym z lewej, co pisze Maria Virginis, Matki Boskiej Zwycięskiej, na dole widać piątkę, taką wieżyczkę, prawda? A poniżej trójkę i szóstkę. Szóstka to jest młyn, trójka to jest ten słynny Ruras, bodajże, a piątka to jest ta wieża ciśnień, przy której byliśmy. Kiedy Bystrzyca cichym szumem fali napełnia stawy, groble i kanały, miedzianą rurą wpuszczona do miasta bije na kole fontanna swawolna. To oznacza, że ujęcie wody, które było na Starym Mieście, to nie była studnia, nie był jakiś zbiornik, gdzie się czerpało, tylko była fontanna. Skoro była fontanna, znaczy, że Lublin był zamożny, bo kto bogatemu zabroni, prawda? Jest kilka ładnych takich studzienek, ale kiedyś ludziom się chciało. Prócz tego, że to miało być funkcjonalne, to musiało być ładne, prawda? I zobaczcie, kolumienki, jakieś pilastry, żłobienia na tym, głowice, bazy, tutaj ozdóbki takie, to musiało być ładne. Bardzo często rura wystawała z jakiegoś maszkarona, z jakiejś twarzy czy coś. Cały spacer mi się podobał, najbardziej może te ciekawostki, jako że żyję w Lublinie 73 lata, wielu takich punktów nie znałem, nie widziałem, nie zauważałem,
a jednak jak przewodnik, dzisiaj bardzo dobry przewodnik zwrócił nam uwagę, to jest bardzo ciekawym, bardzo, bardzo ładnym miastem. Tych ciekawostek jest tak dużo, że chyba życia zabraknie, żeby poznać.